Cię nie spodziewam po mediach prorządowych, ale wymagania miewam w kwestii tych niby centrowych. Ale na koniec dnia wszystkie gozdry i lisy do programów zapraszają prawicowe końskie zwisy. O dwóch stronach konfliktu opowiada Marek Jurek, a to przecież fundamentalista, katolicki siurek. UZHN w PO w PiSie miział się z Korwinem. Wielu tutaj kandydatów do Rymu ze skurwysynem. Na prawo od Marka Jurka znajdziesz chyba tylko ścianę, a w niej okno Overtona, całe z framuk wyjebane. Wyjebane. Nazwijcie mnie Lipkiem. Nie, serio. Serio, możecie nazwać mnie Lipkiem, bo ja się nie obrażę. Ja się nie obrażę, to po pierwsze. A po drugie, no na pewno są powody, żeby nazywać mnie Lipkiem. Na przykład nie ukrywam, że mam swoje kabotyńsko-inteligenckie aspiracje. Na przykład mam nadzieję, że zostanę pisarzem. Visqueuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. La nature. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. I czytam, lubię czytać. I zawsze gdzieś z tyłu głowy, tak jak nie znoszę snobowania się na czytanie i walić tych, którzy snobują się na czytanie, tak gdzieś z tyłu głowy sam mam zawsze coś takiego, że czytam wolno i lubię czytać i chcę czytać i obwiniam siebie, że czytam za mało, no nie? No jest to taki zarzut do samego siebie, z którym, który umiem oswoić, z którym umiem żyć, no nie? I taką lipkową rzeczą, którą kiedyś robiłem, było prenumerowanie pisma pod tytułem Pismo. Poza tym, że mogłem fetyszyzować mądry i estetyczny miesięcznik, który przychodził do mnie w papierowej kopercie, mogłem go sobie wyciągać ze skrzynki, czuć się wtedy spełniony jako osoba o inteligenckich aspiracjach, zwłaszcza inteligenckich aspiracjach jak na prowadzącego opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym. Ale poza tym naprawdę znajdowałem tam wartościowe teksty, które były spoko, no nie? Do dzisiaj pamiętam kilka z nich. To były reportaże i eseje głównie. Pamiętam świetny tekst o recyklingu w Szwecji. Pamiętam świetny tekst o scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam świetne sylwetki Bezosa i Petersona. Pamiętam świetny tekst o milionerach z Doliny Krzemowej szykujących się na koniec świata. Pamiętam świetny tekst o charytatywności i ciemnej stronie zbiórek charytatywnych. Świetny tekst o filantropii i ciemnej stronie filantropii. Generalnie jebać filantropię. Jak chcecie argumentów na to, dlaczego należy jebać filantropię, znajdziecie je w piśmie. Tam jakie sobie będziecie prenumerować za dwie dychy miesięcznie, to możecie sobie znaleźć ten artykuł na ich stronie. To nie jest reklama, zaraz się o tym przekonacie. Pamiętam tekst o homeopatii, wspaniały. No było tego trochę. I właśnie, w związku z tym, że to nie jest reklama, muszę powiedzieć, że ostatnio też zaglądam sobie do pisma dosyć regularnie, bo nie kosztuje mnie to wiele, ponieważ mam je w swoim abonamencie e-bookowym, którego nazwy nie wymienię, bo to też nie jest reklama. Może kiedyś, słuchajcie, szerujcie opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym Gilotyna, to może kiedyś będę zarabiał na współpracach z dostawcą abonamentów e-bookowych. Tak, i sobie zaglądam do tego pisma w zasadzie co miesiąc i nie mogę znaleźć nic, co by mnie zaciekawiło. Otwieram styczniowy numer na swoim czytniku e-booków i patrzę. Wywiad z Wilhelmem Sasnalem. No i zupełnie nieironicznie, to jest w ogóle straszne, że musimy w dzisiejszych czasach podkreślać, jeśli coś jest nieironiczne.
Ludzie, którzy chcą obrażać mniejszości, narzekają, że nie mogą mówić tak, jak chcą. To ja nie mogę mówić tak, jak chcę, bo muszę podkreślać, że mówię nieironicznie. Nie znoszę ironii. Ironia jest przereklamowana. David Foster Wallace zezłomował ironię w swoim eseju w roku 1990. To jest dawno temu. Mój ulubiony pisarz. Widzicie? Mam inteligenckie aspiracje. Opowiadam wam właśnie w egalitarnym programie o moim ulubionym pisarzu. Takie mam inteligenckie aspiracje lipkowe. Zgubiłem wątek. Tak, zaciekawiłem się zupełnie nieironicznie wywiadem z Wilhelmem Sasnalem i odbiłem się od niego bardzo szybko. Kurwa. Oj, bardzo szybko. Powiedzieć o tym, że to był skondensowany polski lipkizm, to nic nie powiedzieć, no nie? Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest artystą, malarzem i już jest na pewnym poziomie rozpoznawalności, powinien być kancelowany, tak na wszelki wypadek, żeby już nie otwierał mordy nigdy publicznie i nie tworzył wielkiej sztuki sprowadzającej się do tego, że proszę bardzo, Auschwitz, współczesność, Polska, to wiele mówi o naszym społeczeństwie. Tak, powiedzieć o tym, że to był wywiad lipkowy, to nic nie powiedzieć. To był elitan lipczanu w stanie czystym. Wreszcie został wynaleziony. Z dodatkiem kodeiny. Ten wywiad, lektura tego wywiadu, początku tego wywiadu przypomniała mi to, że Wilhelm Sasnal, i nie pamiętałem o tym, że Wilhelm Sasnal namalował Rafała Trzaskowskiego, jak były wybory prezydenckie, no nie? Wielki artysta, malarz Wilhelm Sasnal namalował ważny obraz o nadziei. I odbiłem się od tego wywiadu po trzech pierwszych pytaniach chyba, a teraz spróbuję go przeczytać razem z wami. Z Wilhelmem Sasnalem rozmawia Magdalena Kicińska. Kajsie, trochę poprzestawiam. No nie wiem, może tak. W ogóle Wilhelm Sasnal przypomina mi z wyglądu Palikota. Jesteś teraz z żoną Anną w Stanach Zjednoczonych. Jaki pejzaż widzisz za oknami? Rano, przed naszą rozmową, biegałem w parku. Zdarzało mi się widywać w nim sarnę, ale dziś po raz pierwszy zobaczyłem żbika. I to było absolutnie niesamowite przeżycie. Teraz mam przed sobą dość ruchliwą ulicę, na tyle odległą, że bit miasta nie przeszkadza. Niedaleko jest wspomniany park, po prawej widać wzgórza. Jak to w Stanach, po wielopasmowych drogach jeździ dużo samochodów. Miasto jest trudne w absorpcji, nieszczególnie przyjazne pieszym i choć wydaje się antyludzkie, tu ludzi też jest sporo. Im częściej przyjeżdżam do Los Angeles, tym bardziej rozumiem dlaczego. Bo to przestrzeń, która nadal przyjmuje wszystko i wszystkich. I może dlatego właśnie nie czuję się tu obco. A może inaczej, inni nie widzą we mnie obcego, bo każdy tutaj jest z zewnątrz, skądś przyjechał i sobie to miejsce wybrał. Ta przestrzeń jest na to otwarta, gotowa, żeby pomieścić to, z czym przychodzisz. Jest tego ciekawa, niezależnie od tego, kim jesteś. Wbrew powierzchownej wizytówce, to miasto jest dla mnie zaprzeczeniem ekskluzywności. Los Angeles jest dla ciebie zaprzeczeniem ekskluzywności. Ja bym bardzo chciał, żeby uznany polski malarz pamiętał, że jest uznanym polskim malarzem i stać go na to, żeby żyć w Los Angeles w taki sposób, że będzie zaprzeczeniem ekskluzywności. W kontekście tego, co zaraz powie o Polsce Wilhelm Sasnal, bardzo podobała mi się odpowiedź czyjaś na Twitterze, właśnie na to, jak wrzucałem fragmenty tego wywiadu. Odpowiedź, która brzmiała mniej więcej tak, że powinien przejść się i spotkać bezdomnych w Los Angeles i opowiadać im, jakie mają szczęście, że nie mieszkają w Polsce. A w Polsce czujesz się obco? Wobec dominujących opowieści historyczno-patriotycznych pewnie tak.
Kurwa, ja też, mordo. Mordo, ja też. I sympatyzuję z obcymi. Wydaje mi się, że wskazywanie obcego to taka nacjonalistyczna sztuczka, która niestety zjednuje sobie sympatyków, jakieś my i jakieś oni na przeciwnych krańcach, więc sytuuje siebie na antypodach naszyzmu. Na własne życzenie pielęgnuję w sobie dozę obcości wobec Polski, choć dzisiaj mniej już we mnie niż kiedyś skłonności do anarchii. Kurwa, czytałeś Gombrowicza, tak? Wow, brawo. Kurwa, który mamy rok, naprawdę. Jakby... Słuchajcie, ja w moich lipkowych aspiracjach naprawdę jestem ciekaw często tego, co artyści mają do powiedzenia. I kiedy artysta, taki szczytowy, topowy artysta, na pytanie o Polskę. Jego pierwsze skojarzenie jest tak banalne, że Polska to nacjonalizm i ja się z tym nie identyfikuję i to jest jego główne postrzeganie Polski, to obawiam się, że może być chujowym artystą, bo widzi tyle samo, co widział właśnie wspomniany Gombrowicz, który żył wiele lat temu. Mordo, mamy 2023 rok. Może trochę jakiejś wrażliwości społecznej, jak na artystę przystało. Co z tej oddali widać? Teraz, kiedy jesteśmy daleko od Polski, to muszę przyznać, jest mi z tym dobrze, że widać niewiele. Polska śmierdzi, mogłem się od niej oddalić, zajebiście, zajebiście. A wy co, kurwa? A wy co? Dalej w gównie? Staramy się dzięki temu zrobić sobie przerwę od bycia tak mocno zanurzonymi w to, co się u nas dzieje. Nawet Anka, która w domu w Krakowie zaczyna dzień od włączenia radia Tok FM. Przestała to robić. Ja czasem przeglądam Gazetę Wyborczą. Ale news z Polski, historię, co znowu powiedział Jarosław Kaczyński albo Zbigniew Ziobro, wyłączam. To jest trucizna, którą sami sobie dawkujemy. Dopiero gdy wyciszamy sobie Polskę, widzimy, jak bardzo wpływa na nas stałe czytanie wiadomości, słuchanie, co się dzieje. I to, że to się nie kończy na samym odbiorze, wchodzi głębiej, w samopoczucie, w to, jak się zachowujemy, jaki mamy nastrój. Poranna wiadomość potrafi mi zrypać cały dzień. Okej, czyli jakby domyślna pierwsza odpowiedź i pierwsza myśl, kiedy jesteś pytany o Polskę, to Ziobro i Kaczyński, mordo. Ja też ich nie lubię i też uważam, że zrobili bardzo złego. Mało tego, też staram się sobie dawkować wiadomości, żeby nie czuć się źle. I generalnie w ostatnim czasie to daje sobie niezbędne minimum, które jest mi potrzebne do tego, żeby tworzyć opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym. Ale jeśli ktoś mnie zapyta o Polskę, przepraszam, jeśli ktoś ciebie pyta o Polskę tak bardzo ogólnie i twoja pierwsza myśl to po pierwsze faszole, a po drugie Kaczyński i Ziobro, to wydaje mi się, że twój obraz rzeczywistości jest skrzywiony. Być może dlatego, że słuchasz Radia Tok FM i czy też Wyborczą. Bo gdyby mnie ktoś zapytał o Polskę, to bym... Pewnie gdzieś tam w końcu pojawiłby się i Kaczyński, i Ziobro, ale nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu pojawiłoby się spolaryzowane społeczeństwo, nie tylko przez Kaczyńskiego i Ziobro, ale również przez Radio Tok FM i Gazetę Wyborczą. Tacy ludzie jak Wilhelm Sasnal i tacy ludzie, którzy... O kurwa, co się dzieje? Którzy jarają się tymi wypowiedziami, są ludzie, których wkurzają konkretne osoby. To są ludzie, dla których życie społeczno-polityczne jest jak komiks, w którym istnieją dobrzy i źli. Podejrzewam, że już mówiłem o tym w programie opiniotwórczym o charakterze egalitarnym zatytułowanym Gilotyna, że właśnie
Lipki, no ja nie lubię używać słowa lipki, ja często to robię, bo to jest taki praktyczny skrót myślowy, no. Silni razem i fani zjednoczonej opozycji i wolnych sądów i Komitetu Odnowy Demokracji bardzo często właśnie postrzegają życie społeczno-polityczne jako walkę dobrych i złych, gdzie mamy jasno określone role. Ci są źli i nas wkurzają, ci są dobrzy i im kibicujemy. I kurde, no jednak od artystów wymagam więcej. To znaczy, cholera jasna, ja kiedyś pracowałem w agencji reklamowej założonej i prowadzonej przez uznanego polskiego malarza na początku lat 90. Znaczy założonej na początku lat 90. Nie, że pracowałem na początku lat 90. Ja tam pracowałem jakieś 10 lat temu i wtedy dotarło do mnie, że bycie artystą i do tego uznanym artystą nie musi równać się jakiejś wrażliwości, no nie? Tam mieliśmy prezesa, który dosłownie wypierdalał kowbojki na blat. Kowbojki, kurwa, wypierdalał kowbojki na blat. Brał smartfona i kiedy robiliśmy jakieś prezentacje, które były tylko na jego potrzeby, a które zajmowały nam jakieś jebane nadgodziny, on na przykład przychodził o 18 oglądać prezentację, wypierdalał kowbojki na blat, nie patrzył w ogóle na rzutnik, tam smyrał swój telefon, smyrał, na koniec mówił, to do wywalenia, proszę mi to poprawić na jutro, na razie. Było super. I słuchajcie, no ten odcinek robi się już za długi, ja chciałem tylko jeszcze pokazać wam jedną rzecz. A to, co otacza cię w Stanach, nie budzi emocji? Podziały społeczne są tam nie mniejsze niż u nas. Donald Trump rozdaje republikanom karty. Do tego dochodzi zaostrzenie przepisów aborcyjnych i przemoc związana z wszechobecnością broni. Gdy Trump był prezydentem, jego fizys działała na mnie tak, że musiałem odwracać wzrok. Ale reszta nie budzi emocji, bo to nie moje. Wiecie, najgorsze w Donaldzie Trumpie jest to, że jest kurwa brzydki! I ja wiem, że z jednej strony, jak się popatrzy na mnie, to łatwo zrozumieć, dlaczego nie jestem fanem śmiania się z wyglądu. Ale też rozumiem, że przy osobach pełniących jakieś funkcje publiczne, będących przy władzy, jakby no ta granica się troszkę przesuwa, bo nie mówimy o jakichś tam właśnie gnębionych mniejszościach. Wiecie, no śmianie się z Trumpa, że miał pomarańczową skórę, jakieś jego karykatury, nie wydają się niczym zbrodniczym. Natomiast robienie głównego zarzutu z tego, że jego fizys działała na mnie tak, że musiałem odwracać wzrok. Jest to mniej więcej ten sam level, co właśnie radykalni zwolennicy Platformy Obywatelskiej, zalewający internet postami o tym, że Kaczyński jest niski. Zobaczcie, jaki on jest niski. Ej, zobaczcie, jaki on jest niski. A Kępa, Beata Kępa, czy była premier? Jak ona się nazywała? Że Beata Kempa czy Beata Szydło nie nadają się do sprawowania władzy, bo zobacz jak ona wygląda, zobacz brzydka baba i co i ona chce, co ona do jak to? Brzydka baba, ona... Zobacz, jaki Donald Tusk jest piękny, ma ciało 30-latka. I tutaj pojawia się tekst tej pani, która zakładała Partię Kobiet. O Jezu, teraz wypadło mi jej nazwisko. Manuela Gretkowska, która przy wyborach prezydenckich, wtedy kiedy Sasnal malował Trzaskowskiego, pisała chyba w Newsweeku felieton o tym, jakim kurwa ciachem jest Rafał Trzaskowski. Ej, dobra, w następnym odcinku chyba odczepię się już od demokratycznej opozycji, a de facto prawicowej opozycji i dla odmiany trzeba będzie przyczepić się może do prawicowej władzy, żeby zachować jakiś tutaj symetryzm naszego opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym zatytułowanego Gilotyna.
To, że skończyłem komiks, to już wam chyba mówiłem. Muszę wziąć się teraz za jakby dalszy ciąg pracy nad nim, czyli spróbować go wydać. To jest o tyle trudne, że wiecie, jak zamknąłem jedną rzecz, był to dla mnie jakiś tam wysiłek i sukcesem jest to, że go ukończyłem. A teraz zamiast dostać za to jakąkolwiek nagrodę, albo chociaż pozbyć się już tego tematu, to tak naprawdę okazuje się, że jestem dopiero w połowie drogi i jest jeszcze mnóstwo do zapierdalania pod górkę. Więc trochę się z tym ociągam, ale zrobię to jakoś. Zostaw komentarz, napisz Wilhelm Krasnal, jeśli dotarłeś aż tutaj. Zostaw suba, jak nie subujesz. Obczaj zbiórkę, która też będzie zalinkowana w opisie. No i nie zapomnij obczaić linku, który będzie też poniżej, a jest to link do giletonowego Patreona. I co? Gówno. Sulle Celebrum chante Michael et Morgan et ses yeux sont charmants. À toi, François Truffaut, qui a fait valser les mots sous l'enfance éternelle de ton ami Toinel. See you.